Bardzo serdecznie witam na porannym webinarium z sytuacji na rynkach finansowych. Na samym początku chciałbym spytać, czy dobrze mnie słychać, czy widzą Państwo mój ekran? Dzień dobry. Czy dobrze mnie słychać? Czy widzą Państwo mój ekran? Widzę, mam tutaj odpowiedź twierdzącą. W takim razie możemy zaczynać. Ja nazywam się Filip Kondy, jestem analitykiem rynków finansowych Xtrade Brokers i zapraszam na codzienną analizę rynków. O czym sobie dzisiaj powiemy? Powiemy sobie oczywiście trochę o tym, co się działo podczas weekendu, ponieważ mamy dzisiaj pierwszą sesję tygodnia. No i tak, pierwszy temat, taki myślę, że najważniejszy, powracający tutaj co chwilę, czyli wojny handlowe. Mieliśmy w ostatnim czasie, w piątek, ponowne, że tak powiem, zaostrzenie tego konfliktu, wzrost napięć za sprawą tego, czego się oczekiwało, czego tutaj administracja strony amerykańskiej zapowiadała od jakiegoś czasu, czyli wprowadzenie opłat celnych na chińskie towary. I właśnie mieliśmy potwierdzenie tych pogłosek, tych plotek i zapowiedzi w piątek, kiedy to Biały Dom zdecydował się wprowadzić cła na chińskie towary o wartości 50 miliardów dolarów. Tymi na liście towarów, które zostały objęte tymi cłami, znalazło się ponad 1000 produktów. Między innymi są to maszyny przemysłowe, samochody, samoloty. Tutaj celem Donalda Trumpa i jego administracji było w pewnym Oprócz tego zmniejszenia tego ogromnego deficytu handlowego z Chinami, też, że tak powiem, wyhamowanie pewnej takiej tendencji strony chińskiej dostania się do osiągnięcia dominacji technologicznej na świecie. Tutaj przypomnijmy, że Donald Trump często właśnie jako powód tych napięć handlowych, tych wszystkich ceł podawał właśnie kradzież wartości intelektualnej przez chińskie przedsiębiorstwo, od przedsiębiorstw amerykańskich. I właśnie tutaj pod tym kątem głównie zostały wprowadzone te cła, też dobór tych produktów nie był przypadkowy właśnie z tego powodu. Ponadto wraz z wprowadzeniem tych opłat Donald Trump ostrzegł od razu, że w przypadku, kiedy strona chińska zdecyduje się przeprowadzić jakieś działania odwetowe poprzez właśnie naniesienie ceł na amerykańskie produkty, tutaj wtedy właśnie Stany Zjednoczone opublikują kolejną listę produktów, które zostaną objęte cłami. No nie, tutaj na rozwój wypadków nie musieliśmy dużo czekać. Już kilka godzin później Pekin zapowiedział odwet, a w sobotę została opublikowana lista amerykańskich towarów, na które zostaną nałożone 25-procentowe cła. Wartość łączna tych towarów to blisko 34 miliardy dolarów, chociaż tutaj strona chińska zapowiada, że docelowo ta lista ma obejmować towary o wartości 50 miliardów dolarów, jednak te pozostałe towary o wartości około 16 miliardów dolarów, lista tych towarów jest ciągle tutaj konsultowana, więc bardzo możliwe, że w najbliższych dniach poznamy, że tak powiem, pełen wymiar kary, którą strona chińska nałożyła na Stany Zjednoczone. Tutaj warto wspomnieć o towarach, na które zostały nałożone te cła przez Chiny, ponieważ wśród tych towarów dominują towary rolne. Jest to o tyle ważne, że w Stanach, w których Donald Trump, prezydent USA, miał największe poparcie w trakcie wyborów, właśnie większość populacji tych Stanów, większość ludności zajmuje się rolnictwem, więc tutaj można powiedzieć, że był to taki w pewnym sensie atak personalny na Donalda Trumpa, żeby uderzyć w ten jego elektorat. No właśnie. I chińskie cła mają zostać wprowadzone w życie, mają wejść w życie z dniem 6 lipca. W przypadku Stanów Zjednoczonych, to co wcześniej wspominałem o tej kolejnej, że tak powiem, transzy ceł, tu się mówi, że może być to lista towarów, których wartość sięga nawet 100 miliardów dolarów, co łącznie dałoby 150 miliardów dolarów tych produktów objętymi cłami, więc no, sytuacja jest poważna i w przypadku, kiedy zostanie wprowadzona ta druga, że tak powiem, transza ceł przez Biały Dom,
Myślę, że możemy się tutaj spodziewać w niedługim czasie ponownej odpowiedzi Pekinu. Nie wiadomo, czy będą to kolejne nałożone cła, czy w jakiś inny sposób, ale sytuacja jest tutaj dynamiczna, więc myślę, że to może być w najbliższych tygodniach, w tym tygodniu i w kolejnych, może być głównym czynnikiem, że tak powiem, sterującym rynkami, mającymi wpływ na ceny. Oprócz tego warto też powiedzieć o sytuacji, która ciążyła lekko, nawet nie tak lekko, ciążyła wspólnej walucie euro. Sytuacja jest za naszej zachodniej granicy z Niemiec. Tutaj kanclerz Angela Merkel znalazła się, jak to część komentatorów uważa, w największym kryzysie swojej kadencji, która w sensie łącznej tej kadencji, która to jest już 13 lat właśnie na stanowiskach, że tak powiem, dowodzących w niemieckiej polityce. Co się stało? Otóż powrócił na wokandę powrócił temat imigrantów, nielegalnej imigracji. Został on podniesiony przez ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera, który jest również przywódcą jednej z trzech partii wchodzących w obecny skład koalicji rządowej. Tutaj właśnie pan Seehofer powiedział, że taka sytuacja, jak ma miejsce teraz, jest ciężka do przyjęcia i wręcz, że tak powiem, żąda od Angeli Merkel, żeby na forum europejskim podniosła ten temat i tutaj wymusiła na Unii Europejskiej pewnego porozumienia, które by zmusiło imigrantów do powrotu do krajów, w których zostali pierwotnie zarejestrowani. Chodzi tutaj o taką tendencję, którą obserwujemy, że imigranci właśnie z Afryki przybywają do Europy, są oni lokowani w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale koniec końców oni i tak wewnątrz Unii Europejskiej migrują w stronę Niemiec, gdzie ten poziom życia, socjal jest wyższy. No właśnie, i tutaj Angela Merkel musi podjąć tutaj ciężką decyzję, czy dalej kontynuować tą proimigracyjną politykę, którą dotychczas prowadziła i za którą często była krytykowana. Prowadzenie tej polityki mogłoby się wiązać z, że tak powiem, zwolnieniem pana Seehofera. Jednak tutaj w takiej sytuacji istnieje ryzyko rozpadu koalicji rządzącej, więc no, stawka jest duża. Z drugiej strony Angela Merkel może się ugiąć tym żądaniom, jednak to na pewno zaważy na jej wizerunku jako silnego, niezależnego polityka, ponieważ przez tyle lat prowadziła tego typu politykę imigracyjną i teraz miałaby się wycofać. No, nie wyglądałoby to dobrze, nie wypadłaby dobrze jako polityk. I jeszcze wspomnijmy tutaj o takich bardziej większych, że tak powiem, wydarzeń, o tym, co będzie miało miejsce w piątek. Rozpocznie się spotkanie kartelu OPEC, znaczy nie tylko kartelu OPEC, ponieważ będą tam też państwa niezrzeszone w tym kartelu, jednak państwo będące znaczącymi producentami ropy naftowej. Spekuluje się, że w trakcie najbliższego spotkania kartel właśnie, a konkretniej tutaj chodzi konkretnie o dwa państwa, o Rosję i Arabię Saudyjską, mogą zdecydować się na zwiększenie produkcji. Taka sytuacja teoretycznie jest uzasadniona tym, że nałożono ostatnio sankcje na Iran, mogą spowodować niedobór surowca na rynku, co mogłoby ponownie zdestabilizować rynek. Przypomnijmy, że porozumienie, które kartel OPEC zawarł w 2016 roku dotyczące cięć produkcji, miało właśnie zlikwidować nadwyżkę surowca na rynku i doprowadzić rynek w stan równowagi. Wiązało się to też ze wzrostem cen, czego byliśmy świadkami w ostatnich miesiącach na przestrzeni tego półtora roku. No właśnie. I teraz po wprowadzeniu tych sankcji na Iran pojawiła się groźba, że na rynku, tak jak wcześniej mieliśmy nadwyżkę surowca, teraz może być niedobór. Właśnie Arabia i Rosja chcą temu zapobiec poprzez zwiększenie produkcji. To by oznaczało zakończenie tego porozumienia z 2016 roku. Aczkolwiek mogą one nie mieć takiego, że tak powiem, łatwego zadania
z przeprowadzeniem tego, ponieważ już się pojawiły tutaj pogłoski, że trzy kraje, dokładnie Iran, Irak i Wenezuela, będą chciały zawetować tą decyzję. Tutaj to swoje weto uzasadniają tym, że oznacza, że Arabia Saudyjska i Rosja chcą realizować jakąś tam swoją indywidualną politykę i byłoby to wyłamanie się z postanowienia z 2016 roku. Ponadto te trzy kraje mówią, że rezultatem porozumienia z 2016 roku była równowaga na rynku ropy, którą obserwujemy teraz, oraz to, że tutaj ceny są już, jak oni to ujęli, na dobrym poziomie, tak, odpowiadającym sytuacji rynkowej. No właśnie, sytuacja jest dynamiczna. Na pewno, co by nie zostało tutaj postanowione, będzie to miało wpływ na rynek ropy. Warto śledzić komentarze. Tutaj też tak od siebie dodam, że w przypadku, gdyby te kraje zdecydowały się na zwiększenie produkcji, no to tutaj byłaby potrzebne zwiększenie produkcji tak co najmniej o 0,5 miliona baryłek dziennie, żeby w pewnym sensie zanegować ten wpływ ewentualnego zniknięcia ropy irańskiej z rynku. No więc, tak jak mówię, tutaj trzeba, warto śledzić tą sytuację, szczególnie osoby, które handlują aktywnie na ropie. W kalendarzu makro dzisiaj za dużo nie mamy. Mamy poniedziałek, często bywa, że w poniedziałek za dużo tych publikacji nie ma. Będziemy mieć dane z polskiego rynku pracy. Tak dla ciekawości, ponieważ te dane raczej nie będą miały tutaj dużego wpływu na rynek walutowy czy rynek giełdowy, ponieważ w przypadku polskiej waluty, mając na względzie te czynniki, o których wcześniej wspomniałem, czyli wojny handlowe, sytuacja w Niemczech, to takim czynnikiem sterującym głównym raczej będzie euro i dolar. Tutaj wpływ tych dzisiejszych danych z Polski raczej będzie niewielki, aczkolwiek warto tutaj sprawdzić, jak to wygląda. W przypadku danych dotyczących wynagrodzeń, tutaj rynek oczekuje kolejnego mocnego wzrostu powyżej 7%. W zeszłym miesiącu było to 7,8% w ujęciu rocznym. W tym miesiącu, w maju, oczekuje się, że będzie to 7,1%. Bardzo mocny wzrost. Jednak w zestawieniu oczywiście z takimi krajami jak na przykład Stany Zjednoczone, które mają problem, żeby przekroczyć ten poziom 3% wzrostu wynagrodzeń. W Polsce no, mamy te 7,1, ale to jest też charakterystyczne dla naszej gospodarki, że te płace rosną szybciej. Oprócz tego również o 10 zostaną opublikowane dane dotyczące zatrudnienia i tutaj oczekuje się, że w maju w ujęciu rocznym ten wzrost utrzyma się na dotychczasowym poziomie 3,7%. Przyzwoite. Sytuacja na polskim rynku pracy cały czas się poprawia. Są to powody do radości. Oprócz tego warto tutaj jeszcze wspomnieć o wydarzeniu, które może mieć wpływ na rynki, może mieć spory. Chodzi o konferencję Europejskiego Banku Centralnego w Sintrze w Portugalii. Zaczyna się ona dziś, potrwa do środy. Będziemy mieli dzisiaj na przemowę w trakcie tej konferencji, że tak powiem, przemowę, która będzie inaugurowała całą tą konferencję, prezesa Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghiego. Tutaj może się coś wydarzyć, warto śledzić. Jednak w przypadku tej konferencji kluczowa będzie środa, a dokładniej o godzinie 15:30 odbędzie się dyskusja panelowa dotycząca polityki pieniężnej, w której udział wezmą prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi, Lowe, prezes Banku Centralnego Australii. Oprócz tego, oprócz dwóch panów, będziemy mieć jeszcze jako uczestników Jerome Powella z Rezerwy Federalnej i Heriko i pana Kurode z Banku Japonii. Tak więc mamy tutaj zbiór, że tak powiem, szefów czterech bardzo, bardzo ważnych banków centralnych, więc no, na pewno tutaj w zależności od tego, co panowie powiedzą, może się trochę zadziać na rynku, warto śledzić. I jeszcze jedna sytuacja a propos Japonii. Dzisiaj widzieliśmy spadki indeksów w Japonii i one zostały po części wywołane umocnieniem się japońskiego jena ze względu na rozwój tych napięć właśnie handlowych, ponieważ tutaj japoński jen jest uważany za aktywo, że tak powiem, tak zwanej bezpiecznej przystani, który właśnie zyskuje w czasach niepewności na rynku. Wzrost, oczywiście umocnienie się jena, zaważyło też na notowaniach japońskiego indeksu Nikkei.
który zakończył dzień pod kreską, ale kolejną rzeczą, którą tutaj, o której warto wspomnieć, która również mogła zaważyć na notowaniach japońskiego indeksu, jest to, że doświadczyliśmy mocnego trzęsienia ziemi w Japonii, w Osace dokładnie, trzęsienia ziemi o skali ponad 6 stopni w skali Richtera. A tutaj warto zauważyć, że Osaka jest drugą największą metropolią w Japonii i jednym z kluczowych ośrodków przemysłowych. Tak więc na pewno to mogło mieć wpływ na te notowania. Też w momencie, kiedy to się wydarzyło, te spadki w Japonii na japońskich giełdach przyspieszyły. No i nie ma co się dziwić, zostały w rezultacie tego trzęsienia ziemi w Osace została wstrzymana produkcja w wielu ośrodkach, więc no tutaj też warto patrzeć, jak się sytuacja rozwija, jak będą szacowane straty wywołane przez to trzęsienie ziemi. A przechodząc teraz do analizy poszczególnych rynków finansowych, zaczniemy sobie od dolara, na euro-dolara. Na wykresie tygodniowym sytuacja po tym ostatnim tutaj widocznym rajdzie dolara, tym mocnym spadku, notowania zostały doprowadzone, proszę Państwa, mówię tutaj do poziomu 15, 1,15,2, bardzo nisko, jednak część w tej, tutaj widzimy tą świecę tygodniową zaznaczoną kółkiem, została ta siła byków, że tak powiem, słabła pod koniec tygodnia, siła niedźwiedzi, przepraszam, byki doszły do głosu, widzimy tutaj długi dolny knot w okolicach tego zniesienia 38,2 tego długiego impulsu wzrostowego, wyrysowana została taka formacja przypominająca pimbar, młot, która mogłaby zwiastować odbicie, wzrosty, mieliśmy to faktycznie widoczne w tym tygodniu następującym zaraz później, jednak potem powrót spadków głównie za sprawą w zeszłym tygodniu powrót spadku, głównie za sprawą posiedzeń banków centralnych, Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego. Przypomnijmy tutaj, że w przypadku Fedu mieliśmy takie no jastrzębie posiedzenie. Tutaj konsensus pokazywany przez ten diagram kropkowy przesunął się do 4 podwyżek w tym roku. Było sporo wzmianek. Właśnie też o takim jastrzębim wydźwięku, że to zacieśnienie może dalej będzie dalej postępowało w Ameryce. Oczywiście jest to impuls taki prowzrostowy dla dolara, a już następnego dnia po posiedzeniu Rezerwy Federalnej mieliśmy posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, który zupełnie inaczej niż Rezerwa Federalna był bardzo gołębi. Tak? Dostaliśmy tutaj co prawda informację, że program luzowania ilościowego zakończy się wraz z końcem tego roku, jednak na jakiekolwiek podwyżki, zmiany w poziomie stóp procentowych będziemy musieli poczekać co najmniej do końca lata przyszłego roku, więc jest to na pewno taki czynnik gołębi spadkowy dla euro. Tak więc jeżeli chodzi o sytuację techniczną, tutaj kluczowy będzie ten tydzień i reakcja na tą strefę tutaj wsparcia, którą obserwujemy. Też tutaj warto zaznaczyć, że niewielu poniżej tej strefy wsparcia mniej więcej zbiegają się 200-okresowa średnia krocząca i zniesienie 50%. Są to poziomy często obserwowane, zarówno średnia 200-okresowa jest często brana pod uwagę nie tylko przez traderów detalicznych, ale również inwestorów profesjonalnych, dużych. Tak samo to zniesienie 50% jest uważane za jedno z ważniejszych zniesień w teorii Fibonacciego, więc tutaj może się w tych okolicach, już Państwu mówię, to będzie poziom 1,14,2, 1,14,3. Tutaj może się trochę zadziać, warto obserwować ten poziom. Jeżeli zejdziemy sobie na niższy interwał, na interwał dzienny, widzimy tutaj tą dużą świecę, mocny spadek właśnie w dniu, kiedy miało miejsce posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. W przypadku, gdyby ta strefa oporu tutaj widoczna, strefa wsparcia, przepraszam, wytrzymała, że tak powiem, atak niedźwiedzi i byśmy obserwowali odbicie, tutaj należy w przypadku nastąpienia ruchu wzrostowego należy mieć na uwadze ten poziom, który tu zaznaczyłem, 1,18,5,
ponieważ tutaj widzimy, że w ciągu ostatniego no, prawie roku często występowała reakcja ceny w okolicach tego poziomu, tak więc w przypadku nastąpienia odbicia właśnie na ten poziom bym zwracał uwagę w momencie, kiedy cena znajdzie się w okolicach. Przejdźmy teraz do wykresu funta, ponieważ będziemy mieć w tym tygodniu parę rzeczy, które mogą wpłynąć na jego notowania. Tutaj chodzi przede wszystkim o posiedzenie Banku Anglii w czwartek. Co prawda dane z brytyjskiej gospodarki nie przemawiają tutaj, nie robią, że tak powiem, dobrego gruntu pod jakąś ewentualną podwyżkę stóp. Jednak tutaj trzeba mieć na uwadze to, że Mark Carney, przewodniczący Banku Anglii, lubi zaskakiwać rynki, więc warto tutaj śledzić też to wydarzenie. Raczej nie spodziewamy się jakiejkolwiek zmiany w poziomie stóp procentowych, aczkolwiek tutaj komunikat może być kluczowy, jak się na to zapatrują brytyjscy bankierzy centralni. Ponadto dzisiaj w Izbie Lordów zostanie pod głosowanie poddany dokument, taki, że tak powiem, szkic projektu Brexitu, jak to ma wszystko wyglądać. Przypomnijmy, że w trakcie głosowania w tej niższej izbie, w Izbie Reprezentantów, tutaj mieliśmy, w Izbie Gmin, przepraszam, mieliśmy tutaj sporo, że tak powiem, walki o to, jak będzie wyglądały relacje handlowe po Brexicie właśnie Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Więc no tutaj zobaczymy, czy dzisiaj właśnie w Izbie Lordów będą również takie same problemy z tym, czy może tu będą jakieś proponowane poprawki. To oczywiście może zaważyć na notowaniach funta. W przypadku samego wykresu analizy technicznej, tutaj widzimy spore podobieństwo pomiędzy wykresem właśnie funta do dolara i euro do dolara, co pokazuje, że tym mocnym czynnikiem wpływającym na notowanie tych dwóch walut w ostatnim czasie, na kursy tych dwóch par walutowych w ostatnim czasie był właśnie ten czynnik dolarowy. Tutaj również mieliśmy wyrysowaną formację Pimbara w okolicy tego zniesienia 50% spadku z Brexitu. No właśnie, ale tutaj tak samo. Mieliśmy następny tydzień wzrostowy, nie udało się pokonać wcześniej wybitej linii trendu. Obserwujemy spadki. Przechodząc na niższy interwał, widzimy, podobnie jak w przypadku euro, że jesteśmy w strefie wsparcia. Tutaj widzimy, że cena wcześniej po tym impulsie krótkotrwałym, tutaj wzrostowym, nie udało jej się pokonać wzniesienia 38,2, więc jeżeli ta strefa wsparcia tutaj wytrzyma i będziemy obserwowali ruch w górę, niewykluczone, że jeżeli ta sytuacja związana z Brexitem pozostaje niejasna, też zależy, co zrobi właśnie Bank Anglii, ale możliwe, że będziemy się znajdowali tutaj właśnie, może mogliśmy się wejść w taką krótkoterminową konsolidację właśnie pomiędzy zniesieniem 38,2 a zniesieniem 50%. Więc tutaj te dwa poziomy myślę, że warto obserwować. Przejdźmy teraz do notowań indeksu z naszej zachodniej granicy, niemieckiego DAX-a. Widzimy, że ta wzrostowa na interwale tygodniowym widzimy, że ta wzrostowa linia trendu została przebita już jakiś czas temu po tych spadkach z grudnia. Tutaj widzimy, że dążył do niej, do powrotu powyżej nią niemiecki indeks, jednak no, po krótkiej walce nie udało się tego jej pokonać. Obserwowaliśmy cofnięcie. Tutaj jeszcze w zeszłym tygodniu próba przebicia się powyżej, nieudana. Tu też warto zaznaczyć, że mniej więcej było to wyrównanie tego wcześniejszego tutaj szczytu z połowy maja. Może będzie to lepiej widoczne na niższym interwale. Mamy tutaj tą linię trendu wcześniej wspomnianą. Widzimy, że właśnie po dotarciu do mniej więcej trochę poniżej tego szczytu z maja, ale jest to mniej więcej ten sam poziom. To są okolice 13 200 punktów. Widzimy, że właśnie mieliśmy cofnięcie się tego indeksu i tak, i w tej chwili, mniej więcej tak jak prowadzę to webinarium, tutaj widzimy, że indeks niemiecki testuje 33-okresową średnią kroczącą.
Często używam właśnie w analizach tej średniej, ponieważ na interwale 4-godzinnym indeks niemiecki DAX często zdaje się reagować na tą średnią. Tu zaznaczyłem właśnie kółkami kilka takich punktów, gdzie widzieliśmy, że ta średnia wytrzymała tutaj atak czy to strony podażowej, czy popytowej. Teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy ta średnia znajduje się nieco powyżej zniesienia 61,8. Indeks właśnie walczy w jej okolicach, więc myślę, że tutaj reakcja na tą cenę, zamknięcie się tej 4-godzinnej świecy też może mieć wpływ na ruchy tego indeksu w najbliższym czasie. Najbliższym w przypadku odbicia, najbliższym takim poziomem, gdzie warto byłoby zwrócić większą uwagę na ruchy cen, będzie oczywiście ta strefa oporu, która tutaj jest zaznaczona, rozciągająca się właśnie od poziomu 13120 do 13200. No i na koniec przejdźmy jeszcze do wykresu ropy, ponieważ tutaj myślę, że warto o tym wspomnieć w obliczu nadchodzącego posiedzenia kartelu OPEC. Widzimy, że tutaj cena ropy Brent po osiągnięciu tych maksimów w okolicach poziomu 80,5 dolara za baryłkę cofnęła się. Tutaj mamy taką głębszą korektę. Jest to, mając na względzie te ostatnie wzrosty na rynku ropy, ta korekta, że tak powiem, jest jak najbardziej zdrowa, ponieważ ta wycena czarnego złota mogła już dojść za wysoko. Tutaj takim poziomem z perspektywy ujęcia tygodniowego, takim poziomem wartym obserwacji będzie zniesienie 50% tego mocnego spadku cen rozpoczętego w połowie 2014 roku. W okolicy tego poziomu również przebiega 21-okresowa średnia krocząca, więc tutaj możemy obserwować większą reakcję. Przechodząc jeszcze na niższy interwał, widzimy, że cena po ostatnim spadku dotarła do zniesienia 23,6% od tego ostatniego ruchu wzrostowego rozpoczętego w połowie czerwca zeszłego roku, czyli już tak można powiedzieć, że praktycznie rocznego. Za dwa dni będzie. Tak, rocznego ruchu wzrostowego, przepraszam. Cena znalazła się w obrębie takiej strefy tutaj wsparcia, którą mamy. Widzieliśmy tutaj w tej okolicy często reagowała cena właśnie w tej okolicy. I tutaj widzimy odbicie się ceny od tej strefy. Ruch w górę. Warto mieć na uwadze w przypadku kontynuacji tego ruchu wzrostowego poziom 74,5 dolara za baryłkę, ponieważ tutaj, tak jak zaznaczyłem, w ostatnich miesiącach cena kilkukrotnie reagowała na ten poziom. Tak więc myślę, że może się tam w przypadku dłuższego ruchu wzrostowego również i teraz coś zadziałać w tych okolicach. Warto tutaj mieć ten poziom na uwadze. Myślę, że jak na razie to by było na tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę powodzenia w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w tym tygodniu. Do usłyszenia. Dziękuję.